Agenci CBA zatrzymali na Podkarpaciu 6 osób podejrzanych o wyłudzanie unijnych dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród nich jest pracownik oddziału terenowego agencji oraz lokalny przedsiębiorca. To oni byli pomysłodawcami tego procederu. Pozostałe 4 osoby to tak zwane słupy. Ich rolą było składanie wniosków o dofinansowania. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Przedstawiono zarzuty 6 osobom, które działały wspólnie i w porozumieniu i wyłudziły w okresie od 2011 do 2015 965 tysięcy złotych, natomiast usiłowały wyłudzić ponad tą kwotę jeszcze 1 400 tysięcy na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Proceder polegał na tym, że wnioskodawcy przedkładali w siedzibach agencji niezgodne z prawdą oświadczenia dotyczące użytkowania gruntów rolnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim. Tych wniosków złożonych było na te same działki wiele, w związku z tym po pewnym czasie pracownicy agencji zorientowali się, że prawdopodobnie jest to próba wyłudzenia i zawiadomili o tym prokuraturę.